Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna 4.0. Mój ranking 2186. Gram z Polakiem. Ciekawe, kim jest ten zawodnik? Cyprian Kowalczyk. Kompletnie nie znam. Jest posunięcie E4, gramy posunięcie C5. No i super. Skoczek na F3. Tutaj skoczek F6 sobie zagram. Tak kiedyś grał Duda, ale widzę, że jest od razu ruch D4 i teraz się tak zastanawiam, czy nie mam takiego bicia. Wydaje mi się, że tak. Jak daje mi przeciwnik pionka w centrum, to go raczej wezmę. I chyba posunięcie D5, tak żeby otworzyć gońca, przytrzymać skoczka. Czyż ta pozycja nie jest dobra? Już na samym początku. Czy coś tu przeciwnik pomylił? Wydaje mi się, że tak. Ale nie jestem pewny. Ok, i tu skoczek C6 od razu, żeby naciskać na D4 i trzymać E5. Ten ruch się zawsze przyda, bo jeżeli przeciwnik wybije i zostanie to wybite, no to... O właśnie, zobaczcie, co się dzieje. Teraz skoczek C3. Wydaje mi się, że to nie jest najlepsze zagranie, ale to jest tylko moje takie myślenie, dlatego że mogę zbić, przeciwnik zbije. Ja dam tutaj pionkę na C4, goniec pójdzie na E2, zamknie pozycję. Ja sobie wyjdę gońcem. Skoczek może wprawdzie zagrać tutaj. Jak zbije tu, on zbije tu. Nie, no tak nie chcemy. Dobra, zbijemy na C3. Zagramy C4. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Tego gońca nie chcę. Nie chcę stąd. Nie chcę go tutaj zatrzymać, więc chcę go wyprowadzić. Wydaje mi się, że tutaj... Dobra, wyprowadzę. Jak skoczek pójdzie tak, to zawsze mam możliwość na przykład goniec E4. Goniec F4, czyli naturalnie też posunięcie E6. Zostałem z pionkiem więcej. Wydaje mi się, że to jest już strategicznie wygrana pozycja. Nawet mogę sobie zagrać goniec D6 i spróbować tutaj to wszystko powymieniać. Wymiana skoczków może mieć sens. Pytanie, czy tak nie lepiej zagrać? Bicie. To też jest dobre, bo tutaj pionki się połączą. Wydaje mi się, że tak. Dlaczego nie wyprowadzić kolejnej figury? Otworzy się linia, pionek więcej, wszystko gra. No bicie to bicie, jak bicie to wszystko do oporu bijemy, z pionkiem więcej żyjemy, zrobimy roszadę, wieża B8 i tyle w temacie. Myślę, że przeciwnik po prostu za szybko te D4 zagrał na samym początku, według mnie. A tu już się nasila atak na punkcie E5. I będzie to korzystne, nawet jeżeli tak wybije, chociaż skoczek na E5 byłoby ok, jak wybije pionkiem, to goniec sobie pójdzie na C5 ewentualnie. I tu wszystko się powinno zgadzać i powinno się ładnie zazębiać. No tak, no bo zobaczcie, ten goniec E2, on został tutaj zdegradowany trochę. I jak on ma grać? Tak? Może, ale to wtedy tutaj. Szereg wymian jest korzystny. Aha, wieża B1. I teraz tak, jak zagram tu, to on mi zbije tu i tu. Tu i tu. Tu. Czy to się wszystko trzyma? Tak. Jeszcze patrzę. To jakoś więcej tu. Bo nie mogę tak, bo skoczka tracę. A tutaj? Też nie za bardzo chyba. Chociaż mogę chyba tutaj tu. Ale tu mi zbić nie może, bo bije, trzymam. Tu ewentualnie, wtedy tam. Tu i tu. Okej, hetman C7. Naciskam jeszcze bardziej na punkt E5. Wydaje mi się, że to działa. Nawet jestem skłonny chyba zrobić długą roszadę. Bo jeżeli on zbije, to ja muszę zbić pionkiem, bo jak zbije hetmanem, on mi zbije tu, ja tu i wtedy stracę pionka. No tak, to się powinno trzymać. Hetman C7 i wszystko się trzyma. Okej, takie ruchy. Gramy tu, bo jeżeli zbije, ja zbiję tym, on mi odbije tu, ja hetmanem i tam będzie groził mat, więc on nie będzie jeszcze mógł zbić pionka na B7. Goniec na G6, kulturalnie sobie odchodzimy. A teraz będzie groziło na przykład bicie tutaj.
Bo jeszcze H4 wchodzi w grę, to tego się nie musimy bać. No i bicie tym pionkiem. Tu jest opcja właśnie wybicia. Możliwe, że taki ruch nastąpi. No, przypuszczam, że ja bym tak zagrał, żeby tą jakość właśnie oddać. No ale tą jakość trzeba przyjąć. Tutaj bez dwóch zdań i zrobimy długą roszadę. Myślę, że bezpieczeństwo jest spore. Oczywiście przeciwnikowi została para gońców. I to jest dobry, że tak powiem, kaliber do tego, żeby jeszcze powalczyć w tej partii. Aczkolwiek trzeba oczywiście pograć dokładnie. Może jeszcze nie otwierać pozycji za bardzo. No zobaczymy. Goniec ruszy na G3. No i w sumie nie wiem. Po tym posunięciu jakiś król D7 przychodzi mi do głowy. Może goniec chce zostać na tej diagonali. Zobaczymy, co przeciwnik. Nie, no raczej na tej powinien zostać, bo tu zawsze atakuje mi trochę króla i broni na H2. Po gońcu G3 wrócił na C5, a to dziwne zagranie, powiem szczerze. To gramy tak, żeby dawać mata. F4 nastąpi, to wtedy zagramy G5. Według mnie zła decyzja. Ja jeszcze mam fajną potem opcję zagrania skoczkiem na E5, po wybiciu wybijam tu. No, oczywiście F4, G5 i to się będzie trzymać. Jakiś tam Hetman D2 prawdopodobnie, bicie wieżą, zagranie G5, on wróci na F2. Może skoczek E5, tylko nie wiem, co ten skoczek tam zrobi w danym momencie. No tak, ale tutaj podważamy przede wszystkim. Podważamy, bo Hetman D2, no i nawet może tym królem uciec tutaj spokojnie. Bo on nie może się ruszyć tym pionkiem. Też jest duży plus dla mnie. Zagram tak i ucieknę królem. Spokojny ruch i nie będzie mi przeciwnik nic w stanie mógł zrobić. To się trzyma dobrze. Jedynie co może dać wieża szacha. Tego szacha się kompletnie nie boimy, bo sobie uciekam tutaj i bardzo chętnie wymienię wieżę. No i tutaj się zaczepiliśmy na F4. Więc to wygląda bardzo dobrze. Myślę, że będzie tutaj ciężko przeciwnikowi to teraz rozgrywać. Dekoordynacja gońców. Goniec na G3 powinien stać. Myślę, że jakaś tam jeszcze rekompensata może, nazwijmy to rekompensata, może by była. Ciężko powiedzieć. No dobra, zobaczymy, jak sobie przeciwnik tutaj będzie teraz radził bez tej jakości. Ale poświęcenie jakości to był dobry. To była dobra według mnie decyzja mimo wszystko. Bo to jedyna szansa, żeby cokolwiek zamieszać w pozycji, gdy ma się już pionka mniej. Król B7, no tak, no i tutaj po prostu stoimy, czekamy, stabilizujemy. To jest też taka sztuka gry w szachy, że nie na wariata, na spokojnie. Jest przewaga materialna i trzeba to wyczekać. Chyba tutaj mam bitkę. Może pionkiem nawet? Nie no, tutaj. Hetmanem. Tutaj jest dobrze, bo. No właśnie, wymiana. Super. Dziwne z jego strony. Wszystko. No dobra. Nie wiem. Jest prosta gra. Teraz królem przejdę na C7. No tutaj G5. To jest chyba łatwe. Bronimy pionka. Przejdę teraz królem na C7, wieża B8 i tam będziemy grać po linii B. Pionki tutaj te gońce trochę zniszczyły, ograniczyły można powiedzieć. Wieża trzyma punkt H4, nie ma przełomu, choć i tak tu byśmy sobie poradzili ruchem F6. No jasne, jest zagranie teraz tutaj, wieża B8. Nawet nie można wieżą nawet zagrać tak i potem przejść tu nie można, tu nie można. No tak, to jest, słuchajcie, no to jest easy. To już jest easy. Każdy z nas powinien takie pozycje wygrywać. Nawet z Magnusem Carlsenem tutaj myślę, że Carlsen nie miałby żadnych szans. No i wieża B8, proste. Zasłona nie działa, bo jest A5. No i wieża wchodzi na B2. No wiadomo, tego pionka pewnie jeszcze nie zbije. Ale już dając szacha, mam możliwości, żeby tu przeciwnika męczyć. Zagram tak i tego pionka będę podważał. A co dalej? No to zaraz zobaczymy. Myślę, że tutaj dużo jest dobrych ruchów. F6, E5 i tutaj pionek będzie sobie szedł do góry na przykład.
To jeszcze jest takie zagranie na powiązanie wszystkiego. A4, goniec A3 też nic nie dają. Zawsze wieżą swobodnie sobie będę grał, więc spoko. Dobra, no i chyba tak. Nawet jak wieża zagra tutaj, to mam jeszcze króla na D7 na spokojnie. Króla podciągnę, bo on zawsze na E6 stanie. Będzie bronił pionka D5, jak pójdzie pionek na E5. Są jeszcze jakieś tam motywy taktyczne, w razie czego, jak wieża gdzieś tam odejdzie, to może możliwe, że bicie jest w pewnym momencie. Czy to teraz nie, oczywiście nie działa, tu nic konkretnego, ale motywy są. No tak, tutaj królem zagram najpierw, bo taki ruch, mówię, by spowodował to, że byłoby wybicie, wybicie prawdopodobnie, chociaż też skoczkiem mógłbym, ale król zawsze będzie na e6 i też otworzę gońca, więc taki ruch trzeba przygotować według mojego... What? Naprawdę? No to teraz wybijam i tutaj mam szacha i zdobywam gońca. To koncepcja się w ogóle zmienia. A mogłem to wcześniej zrobić, co nie? Mogłem to ruch wcześniej zrobić, zamiast król D7. Zobaczcie, wystarczy, że wieża tu zagrała, tu mogłem od razu zagrać. Faktycznie. Mogło to pójść szybciej. No tak, już przeciwnik pewnie też dostrzegł. Spróbuję rewanż. Mamy rewanż, super. To tym razem białe, ruch D4, C4. C5, czyli mamy tutaj obronę Benoni. Ok. Skoczek C3, oczywiście pilnujemy D5, będzie wybicie, przeciwnik będzie budował domek. No i teraz pytanie, jaki wariant zagrać? Można E4. Ja lubię skoczek F3, goniec F4 sobie zagramy. Coś w tym stylu i posunięcie E3. To jest rzadszy wariant, ale on też się tutaj wpasuje, myślę. Taki skoczek H5 są takie tego typu rzeczy. Zawsze mam tu zagranie. No tutaj po ruchu A6, A4 jest obowiązkiem. E3. I jeżeli mi się uda zagrać H3, to super. No teraz skoczek, tutaj wejście, wymiana. Ok, i H3. I teraz chodzi o to, że jak on zagra wieżą na przykład, to ja mam skoczek na D2 i będę tutaj bronił punktu E4. H3 ważny ruch. Ogranicza przede wszystkim też gońca na G4. I przeciwnik, no po prostu tym gońcem będzie miał problem, żeby sobie wyjść. Tak to sobie kalkuluje, ale jeszcze jest opcja taka. No i teraz skoczek D2. Muszę pilnować tego pola E4. Jasne, no skoczek może zagrać tu, goniec ucieknie, może jakieś bicie, ale to też jest dobre białymi, bo ten goniec jest bardzo ważny. I tutaj na wyczekanie. Na pewno problemy będą po tym ruchu skoczek D7. Znaczy problemy, bo... Możliwe, że jest coś takiego, że skoczek D7 jest dobre i że tam bicie jest nie do końca poprawne. Ale to jest tylko moje przypuszczenie, bo dokładnie tego nie pamiętam. Tu myślę, że spokojnie zagram sobie. Czekajcie, mogę też tak zagrać, ale nie, no tu trzeba postawić chyba na rozum, bo jak zagram tutaj, on mi może wejść tu z jakąś kontrą nieprzyjemną. To trzeba wszystko liczyć. Skoczek C4, bo jeszcze nie ma skoczka E5, skoczek C4, skoczek E4, bicie, bicie i tu widełki. Może być szach, tak. No to jesteśmy w domu. Skoczek C4, wieża D8 prawdopodobnie. Dobra, skoczek C4. Idziemy ostro, wykorzystujemy moment, że atakujemy tu przeciwnika. Wieża D8 prawdopodobnie przeciwnik zagra i wtedy goniec D3 wydaje mi się, że będzie dobre. Żeby nie wpuścić tutaj skoczka na E4. A jeszcze są opcje takie ciekawe. No i przeciwnik musi liczyć taki ruch. Musi liczyć tutaj cały czas zagrożenie na punkcie D6. Zagrał, czyli poszło tak jak mówiłem. Aha, już wiem o co chodzi. Zbije, zbije, zbije. On zbije tu. Ja zbiję tu. Aha, nie do końca to jest chyba takie różowe, ale mogę zagrać chyba Hetman C2.
Mogę zagrać hetman c2. I tu przytrzymam to wszystko, a jeszcze goniec d3 grozi. Nawet jak zagra goniec na f5, to mam gońca na d3. Czyli faktycznie tutaj nie policzyłem dokładnie, ale to też się trzyma wszystko. No niezwykle trzeba uważać. Jakiś g5 to zawsze odchodzimy sobie. Się powinno trzymać według mnie. Bo teraz wszelkie wymiany już będą dobre, bo po prostu wezmę pionka. Tam potem widełki. No, w obronie Benoni jest dużo taktyki, trzeba bardzo uważać. No, goniec f5, jasne. No i goniec d3. Skoczek c4 stoi fantastycznie w tej pozycji. W tym Benoni, jak skoczkę mamy na c4, to jest cudownie. Coś tu może nie tak zagrały czarne? Nie wiem, szczerze mówiąc, w którym momencie. A może jest wszystko w porządku, czegoś nie dostrzegamy. W ostrych pozycjach ciężko to do końca tak jednoznacznie określić, powiedzieć. W każdym razie walczymy już o przekroczenie granicy 2200. Już te partie naprawdę nabierają fajnego tempa i fajnej mocy. No chyba przeciwnika zaskoczyliśmy. Długo myśli. Możliwe, że bicie tutaj gońcem jest w porządku również, bo odbicie i skoczek na e4 broni wszystkiego na chwilkę oczywiście, bo też jakieś tam opcje... A, zagrał tak. Dobra, goniec d3. Muszę. Muszę goniec d3 przeciwdziałać. Nie ma wyjścia. Okej. Okay. No i cóż, jestem gotowy na bicie do końca na e4. Jeszcze roszada w zanadrzu. Tutaj bitki nie działają. Zbił skoczek, a chwilka, a tutaj nie mam bicia? Nie, bo on teraz wtedy zbije tutaj, muszę zbić tutaj. Okej, okay. Wszystkie wymiany działają. Okej, okay. A to ciekawe. I co, teraz tu? Czy skoczek D6? Skoczek tutaj z tempem. Zmusi mnie do wybicia. Hetman zbije. Zbije tu. Tu. A to będzie dobrze działało wszystko. Bijemy. Nie boimy się. A goniec zagrał jednak tu. A zaraz, a nie mogę tak. On zbije tu. Nie za bardzo. Czyżbym tego nie przewidział? Goniec E5 w ogóle nie przewidziałem. Bicie tutaj... Aha, nie mam powrotu w ogóle. Ups! Jeszcze tam będę miał opcję roszady. On zagra tak. Skoczek nie będzie miał wyjścia. No dobra, dwie figury zawierzę. Nie mam wyjścia, muszę zbić tutaj. Roszada jest obowiązkowa, tam wieża na B1 jeszcze będzie mogła sobie pograć, bo przeciwnik jak wybije, to wybijam tutaj. Ten goniec będzie musiał wrócić na B8. Na E5 raczej nie wróci, bo dostanę jeszcze F4. Na B8, a no właśnie, no to F4. Zawsze do centrum, goniec B8 będzie musiał zagrać i wtedy ja wieża B1. A, no to ja mam teraz powrót. No to teraz ja mam powrót i tu, no to zachowałem teraz swój materiał. To dziwne, że przeciwnik tak zagrał. I D6. No i tutaj ten hetman co, jedynie może tak zagrać. To będzie opcja skoczek D5. Nie, no hetman zbije tu, to wtedy nie. A hetman F6, to ja wtedy wieża na B1 i tam będziemy patrzeć. A no to podstawka. No to też można podstawić. No cóż, cóż mogę powiedzieć? Słuchajcie, no dwie partie poszły dosyć chyba łatwo. Zobaczę tylko tą analizę tej ostatniej, bo w ostrych pozycjach bywa różnie. Tak, A4, goniec G7, E3, wszystko się zgadza, H3.
Dobra, wieża E8, skoczek D2. Wszystko w porządku. Skoczek z F na D7. No tutaj teorię trzeba znać. Albo od razu zagrać tutaj. No właśnie, bo tutaj się niby oddaje piona za jakąś super inicjatywę. Są bardzo wielkie konkrety. Trzeba znać. Hetman E7, skoczek C4 i wydaje się, że tu już inicjatywa jest moja. Dokładnie. Mogłem zbić. Aha, zbić. Zbić i zagrać goniec E2. Okej. I spokojnie zasłonić się przed tym, a tutaj i tak grozi. No to była moja już opcja. Zagrałem gorzej. Goniec, goniec, bicie, 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 bicie. Skoczek D7 i zbiłem tu. To jest już słabe, tak? No słabe. Goniec tak, tutaj goniec, roszada. No goniec B8 powinien zagrać. Goniec B8. Tu jeszcze po prostu jest taki ruch. Kurczę, to by było ciężko. Musiałbym bazować na centrum jednak, mimo wszystko. Niby równą pokazuje silnik. A tu przeciwnik po prostu pograł źle. No i skoczek C7 puścił mi figurę. No, tu podstawka to wiadomo, inna sprawa. Dobra, moi drodzy, dziękuję za dzisiaj. 2204 przekroczone 2200. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.